Opracowanie Ferdy Durkę, część 7. Język powieści. Profesor Jerzy Jarzębski mówił, tylko w telegraficznym skrócie, to jest zadanie dla wybitnego znawcy stylistyki, zresztą nie jeden doktorat na tej podstawie napisano. U Gombrowicza językowy czas wewnętrzny płynie jak gdyby szybciej niż zazwyczaj. Zdarzenia powieściowe prowokują pewne językowe zwroty, funkcjonujące opisowo, a te z niezwykłą szybkością podlegają od razu modyfikacji, zmieniają swą formę i sposób użycia. Krzepną w hasła, leksykalizują się, wchodzą do obiegowej frazeologii, tak jakby nie były w punkcie wyjścia stylistycznie lub gramatycznie niepoprawne. Jest więc tak, jakby sytuacje fabularne wytwarzały nowe związki frazeologiczne między wyrazami. Prześledźmy na przykład następujący ciąg językowych zdarzeń. Najpierw jest siedzenie Pimki w pierwszym rozdziale. Lecz on siedział, a siedząc, siedział i siedział, jakoś tak siedząc. Tak się zasiedział w siedzeniu swoim, tak był absolutny w tym siedzeniu, że siedzenie, będąc skończenie głupim, było jednak zarazem przemożne. Fragmentem tym, jak widać, rządzi tautologia i przepełnienie, doprowadzone wszelako na skraj poetyckiej innowacyjności. Bo jednak siedzenie przemożne nie jest zwrotem ogólnie w języku przyjętym. Umieszczony naprzeciw siedzącego belfra Józio także musi siedzieć, co odczuwa szczególnie wtedy, gdy chciałby zerwać się z miejsca. Porwałem się do ucieczki, ale coś mnie z tyłu chwyciło jak w kleszcze i przygwoździło na miejscu. Dziecięca, infantylna pupa mnie chwyciła. Niepostrzeżenie przechodzimy więc od czynności do zaangażowanej w nią części ciała, którą wyposaża autor mimochodem w swoistą frazeologiczną nadaktywność. Pupa mnie chwyciła. Następnie wyraz pupa staje się emblematem dzieciństwa, powtarzany z lubością przez pedagogów i matki szkolnych uczniów. Mamy tu jakby w skrócie historię powstania poetyckiego symbolu, jego pochodzenie, przemiany, wejście w nowe konteksty i sposoby użycia. Ale język w Ferdy Durkę to coś więcej. To sposób istnienia w świecie, znak przynależności społecznej, narzędzie samookreślenia i porządkowania rzeczywistości. Stronnicy Syfona i stronnicy Miętusa wyodrębniają się poprzez używany przez siebie język. Podobnie z młodziakami, Pimką, wujostwem churleckimi, chłopami itd. Nieautentyczność jednostek wyraża się w sztuczności języka, który zawsze przychodzi z zewnątrz. Jest siedliskiem obiegowych sloganów. Urabia umysł przed wszelką refleksją. Język decyduje o tym, co ze świata dostrzegamy, jakich w nim dokonujemy porządkujących podziałów, jakie związki pomiędzy zjawiskami uda się nam zauważyć. Dlatego na przykład Józio, walcząc z terrorem formy w domu młodziaków, dokonuje operacji na używanym przez nich języku, konstruuje symboliczne zbitki pojęciowe, które, jak słusznie mniema, zdekomponują ich obraz świata. Tak jest z okaleczoną muchą wrzuconą do tenisowego pantofla, która wprowadza potworność bólu i cierpienia w sterylną wizję nowoczesnej rzeczywistości. Tak ze słowem mamusia, przebijającym nieprzejrzystą ściankę oddzielającą w światopoglądzie młodziaków swobodę erotycznego obyczaju z jej niewygodnymi konsekwencjami. Postacie w Ferdy Durkę mówią językiem nierealistycznym, stanowiącym skondensowaną do wywoławczych haseł wersję mowy potocznej. Inaczej narrator, który niestrudzenie objaśnia i interpretuje znaczenia swoich oraz cudzych uczynków i wypowiedzi. Zderzają się więc w Ferdy Durkę w sposób jaskrawy dwie funkcje języka. Wypowiedź może być tu aktem stwarzania rzeczywistości lub swobodną ekspresją ja, albo aktem opisu i wyjaśniania świata, obudowywania go systemami pojęciowymi.